Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. Zapraszam na test, recenzję samochodu, który stoi za mną. Najnowszy Jeep Grand Cherokee. To jest, proszę Państwa, samochód, który według danych WLTP, czyli jakby na to nie patrzeć, jest to certyfikowane, ktoś to sprawdził, zużywa średnio między 2,7 a 3 litry paliwa na 100 km. I to jest, proszę Państwa, coś, czego my... Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Przecież to jest taka bzdura. Mnie ten samochód pali między 11 a 15 litrów benzyny na każde 100 km. Ja nie wiem... My żeśmy kiedyś, no te 15 lat temu pozwolili na to, 15 lat temu wszyscy uważali, że diesle są ekologiczne, ekonomiczne i w ogóle mało palą i że wszystko z tymi dieslami jest super, kupujcie diesle. No przecież 2009-2010 rok były dopłaty ekologiczne na diesle. Że to bzdura, no to jakby wyjaśniono nam całkiem niedawno. No to za parę lat będą nam wyjaśniać, nie, hybrydy plug-in, nie, wiecie, ale to tak naprawdę tak, my żeśmy kiedyś wam mówili, że to pali 3 litry benzyny na setkę, ale to tak naprawdę nie pali, więc już ich nie kupujcie, a jak macie, to zezłomujcie. W każdym razie. To jest hybryda doładowywana z gniazdka. Mamy tutaj trzy silniki i zaraz o tym wszystkim Państwu oczywiście opowiem, ale najpierw sobie tradycyjnie na ten samochód popatrzymy. Tak to wygląda, bardzo proszę. Z przodu, z boku i z tyłu. I czy to jest ładne auto? Tak, to jest całkiem ładne auto. Podoba mi się ten przód. To jest chyba lekkie nawiązanie do amerykańskiej stylizacji z lat 60., jeżeli dobrze pamiętam. A generalnie tu jest to wszystko jak najbardziej ok. Jest grill. Też proszę zobaczyć, jak ta maska jest względem przedniej szyby. Ona jest taka płaska. Zupełnie płaska. Tak jakby można było sobie z niej stół zrobić i pewnie nic by nie pospadało. Wygląda to ciekawie. Spore opony. Klapka do ładowania, klapka do tankowania i z tyłu wygląda to w ten sposób. Zajrzyjmy do bagażnika. Co my tu mamy? Nie mamy tutaj jeszcze jednej ładowarki, którą zostawiłem pod garażem. Mamy tutaj przewód do ładowania, go zaraz Państwu pokażę, bo raz go używałem. Mamy tutaj tapetę do pokoju mojej córki i psią karmę. To nie jest żadna reklama, mój pies zżera tego niestety mnóstwo. To jest wersja pięcioosobowa, na niektórych rynkach, między innymi amerykańskim, jest jeszcze dostępna wersja kilkanaście centymetrów dłuższa, ona jest wtedy siedmioosobowa. To jest auto pięcioosobowe, bagażnik jest spory, trzeba mu to oddać. Ale jest jeden kabel i jeszcze jedna ładowarka tutaj się poniewiera bardzo często. Przycisk jest do zamykania tu. Zajrzyjmy pod maskę szybciutko. Nie będę ukrywał, że jest dość zimno i wieje, ale mam mikrofon z kotem i nie powinni Państwo tego słyszeć. Coś tu dziwnego. Coś tu lata. A! Jak to ma nie hałasować? Dziwne to. Spodziewam się oczywiście amortyzatora, siłownika. Opa. Dobra, tutaj bez żadnego problemu, w Volvo, pamiętają Państwo, nie byłem w stanie dosięgnąć, natomiast tutaj bez żadnego problemu, nawet ktoś, kto jest ode mnie dużo, dużo mniejszy, niższy. I teraz tak, mamy tutaj silnik, jeszcze jeden silnik i jeszcze jeden silnik. Amortyzatory są, znaczy ta amortyzacja, to jest, tutaj jest pneumatyka, więc jakby tutaj jest to przewód powietrzny. Kielichy są aluminiowe. Mamy tutaj odlewy. Płyn chłodzący. Trzy różne pojemniki. Dobra. Pomierzymy go sobie. Volvo są ocynkowane. Volvo są tradycyjnie ocynkowane całe, za wyjątkiem dachu. Jeżeli chodzi o Jeepa, na dachu nie mamy ocynku. To jest stal ocynkowana. Drzwi pewnie będą aluminiowe. Też jest stal ocynkowana. Stal ocynkowana. I tak, proszę Państwa, samochód nie jest ocynkowany. Ma przykręcone elementy ocynkowane. Maska jest z aluminium. Cała reszta jest stalowa. Przykręcane rzeczy są ocynkowane. Natomiast cała buda, karoseria nie jest ocynkowana. Czyli od spodu również nie jest to ocynkowane. I co to znaczy? No to wiadomo. Korozja nie jest
Jeepom, starszym amerykańskim samochodom obca. Tutaj też tak będzie. Tak to wygląda z tyłu. Proszę zwrócić uwagę na to, że trzeba wyjąć oczywiście zagłówek, żeby tutaj dziecko w foteliku wygodnie umiejscowić. Natomiast jest dość nisko dolna krawędź szyby. A to powoduje, że dzieciom w tym samochodzie najczęściej jest dość dobrze. Jest też sporo miejsca. Za to plus. Klapka jest bez korka, to jest dobre. Natomiast zdarzyło mi się już tutaj... Wlew paliwa zostanie otwarty, gdy gotowy. Tak, tłumaczenie tego samochodu to też jest ciekawa rzecz. I jeszcze jedna, która jest strasznie głupia. I tutaj mamy do czynienia przecież z samochodem trochę elektrycznym. A to znaczy, że powinniśmy tutaj naprawdę oszczędzać każdą kroplę energii. Natomiast jak do tego auta podchodzimy, albo jak od niego odchodzimy, to zapalają się światła. Czy to jest to Follow Me Home? Nie wiem, ale wiem jedno. Jest dzień, na miłość boską. I ten samochód, niezależnie od tego, czy jest zimno, czy jest ciepło, czy jest jasno, czy jest ciemno, wita nas i żegna marnowaniem energii w postaci zapalenia światła. Teraz proszę zobaczyć. Podejdę. Odejdę z kluczykami. Nic nie zrobiłem, światła znowu się świecą. Przecież jest dzień. To teraz przyjrzyjmy się temu, jak ten samochód wygląda w środku. Mam pewne zastrzeżenia do estetyki niektórych elementów. To znaczy, ja na przykład nie lubię takich przeszyć. Kojarzy mi się to z tapirem. Tutaj mamy prawdziwe drewno, a tutaj mamy prawdziwy plastik. To, co jest fantastyczne, to masowanie. Jak naciśniemy sobie to, to tutaj wyświetli nam się możliwość ustawienia sobie tego masażu na różne sposoby. Już nam zniknęło. Komfort. Mamy to gdzieś jeszcze? Masaż. Ok. Ja z tego najczęściej nie korzystam, bo to najczęściej nie działa w taki sposób, żebym ja to zauważył. Natomiast tutaj to jest naprawdę dobre. Naprawdę dobre. To fajnie działa. I za to jak najbardziej duży plus. Natomiast za to, za estetykę tych przycisków, minus. To jest drewno. To jest drewno. To jest drewno. Tam jest drewno. A to jest plastik. I on nawet kolorystycznie się nie za bardzo spina z całą resztą. Znaczy, to mniej więcej ma być to samo, ale to tutaj widzą Państwo, ten jest taki inny. No i to jest już plastikowe. Tutaj ta struktura drewna jest faktycznie wyczuwalna. Tutaj jest to plastik z wtreskarki. Popatrzmy sobie teraz na deskę rozdzielczą. To, co dominuje, to Macintosh zestaw audio. Nazwałbym go dobrym, nie rewelacyjnym, ale dobrym. Na zewnątrz, nie wiem, czy zauważyli Państwo takie małe zapożyczenie stylistyczne z Opla Mokka na przykład. No to tutaj mamy zapożyczenie ewidentnie z Peugeotów, gdzie też jest taki parapecik poziomy i jakby parapet mógł być inny. Jest parapecik, na którym są jakieś przyciski. Tutaj mamy światło awaryjne. Tutaj mamy przycisk do włączania tego ekranu. A tutaj mamy gniazdo HDMI i możemy, pasażer może sobie tam coś włączyć, wyświetlić. Przypomnę, że to jest fura za 480 tysięcy złotych w tej specyfikacji. Wyłączenie tego systemu, który utrzymuje tor jazdy. Na szczęście nie musiałem tego robić ani razu. Z tego korzystam dość często. Czyli to jest dodatkowe hamowanie silnikiem, czyli jakby ten układ odzyskiwania energii. Ekran i piano black. I to jest teraz, proszę Państwa, takich kilka drobnych zastrzeżeń do tego. Znaczy, pierwsze zastrzeżenie brzmi piano black i jak bardzo wypalcowany jest ten ekran, no to widać, ale to już pal licho, to już powinniśmy się do tego przyzwyczaić. Do tego przycisku, który jest tutaj, praktycznie nie ma dostępu, zasłania go... Okej, duża i poręczna gałka tutaj do robienia ciszej i głośniej, tutaj do zmieniania częstotliwości. Dobrze, że mamy tutaj wszystko pod ręką. Szkoda, że nie wszystko działa. Zaraz Państwu pokażę. Silnik się uruchomił. Mamy tutaj tak, wentylację foteli działa. Podgrzewanie foteli działa. Podgrzewanie kierownicy działa. Wentylacja foteli działa. Podgrzewanie fotela kierowcy nie działa. Czemu nie działa, nie wiem, ale po prostu nie działa i
I co mi zrobisz? No nie działa. Żeby wybrać kierunek jazdy... A, zawieszenie pneumatyczne, regulowane, fajna sprawa, czyli możemy sobie samochód podnieść. On się też dostosowuje do tego, z jaką prędkością jedziemy. Jeżeli jedziemy szybko, to on się będzie opuszczał. Będzie tutaj taki malutki, nie wiem, czy to będzie czytelne, aero, że taki jest bardziej aerodynamiczny. To jest, proszę Państwa, średnie spalanie. 11,3 litra. Zaraz jakby przejdę do tego napędu, jeszcze tutaj trochę na to wnętrze popatrzymy. Ono jest okej, okay. Znaczy ono jest chyba trochę bardziej takie zrobione na to, żeby było spektakularne niż w rzeczywistości jest, bo jak się zaczynamy temu wszystkiemu przyglądać, no to właśnie gdzieś tutaj jakieś drewno z wtryskarki, ale to jest w porządku, tak? To jest tam w miarę w porządku. I pokrętło do wyboru kierunku jazdy, również do odstawienia samochód na parkowanie, plus oprócz tego kilka trybów do jazdy, jeżeli ktoś chce jeździć po śniegu albo szybciej albo coś. No i asystent zjazdu i tyle. Ja się już trochę przyzwyczaiłem w samochodach, którymi jeżdżę, że jak mam takie pokrętło, czyli nie mam fizycznego połączenia dźwigni zmiany biegów ze skrzynią biegów, no to sobie go po prostu zostawiam tak, po prostu go sobie zostawiam i to się jakby, jak się wyłączy samochód, no to się można wyjść. Natomiast tutaj to nie jest takie proste. Mamy go teraz na drive'ie, naciskam i pojawia się przełącz na P, ale on potem autokorektach dźwigni zmiany biegów. I teraz pytanie, czy ten silnik jest włączony, czy wyłączony? Naciśnij hamulec i przycisk rozruchu. Naciskam hamulec i przycisk rozruchu. Teraz jest włączony. To jeszcze raz, wezmę go na D, wyłączę go, przełącz na P, autokorekta. Czy on jest teraz włączony, czy wyłączony? Otworzę drzwi. Zapłon włączony, czyli plus po stacyjce zostaje i trzeba go jeszcze raz wyłączyć, tym razem bez nogi na hamulcu, bo wtedy się uruchami. Czasem mi się to myli, tak? Czasem po prostu dwa razy go wyłączam, albo jak go wyłączam, to go jeszcze dodatkowo włączam. Tutaj mam takie małe zastrzeżenie do tej dźwigni. Ona jest jakaś taka pozbawiona dokładności i jak włączam te wycieraczki, to po prostu czasem mam wrażenie, że to zaraz odpadnie. Ta dźwignia nie jest dużo lepsza. Tutaj mamy coś do obsługi tego, co mamy tutaj. Zaraz to Państwu pokażę. Tu mamy przyciski do obsługi tego, co mamy na tym wyświetlaczu. Strasznie naciskane. Natomiast można sobie tutaj to spersonalizować i można jeździć na przykład, co jest mega zabawne. Chociaż nie wcale nie takie proste, żeby to wywołać. Ładowanie wyświetlacza mapy nie. Tryb terenowy. Można jeździć, proszę Państwa, z... O, z Night Vision cały czas. I tak naprawdę w taką pogodę to widzimy tylko, no, tam dużo nie widzimy, ale są zaznaczani piesi i nam się to Night Vision zazwyczaj przydaje, jak z córką gdzieś jeździmy po lesie, żeby wypatrywać zwierząt, tak? No to tutaj dzięki temu Night Vision faktycznie łatwiej. Tu jest łączny zasięg, a tu jest zasięg, który mamy na paliwie w zbiorniku. Ciekawostka, i bardzo tego w tym samochodzie nie lubię, zaraz tutaj włączy się rezerwa. Jak włączy się rezerwa, to on przestaje liczyć, jaki mamy jeszcze zasięg. Czyli jakby tak, to jest tak trochę niefajnie. Jedzie autobus, więc muszę się przestawić. Przejedziemy się zaraz, ale najpierw opowiem Państwu trochę o tym samochodzie, bo jest on dość podobny w założeniach do Volvo XC90, który ostatnio testowałem i o którym Państwu opowiadałem i którym się zachwycałem. To są bardzo podobne samochody. Volvo ma 5 metrów długości, to też ma 5 metrów długości. Volvo waży chyba ponad 2,5 tony, to też waży 2,5 tony. DMC 3100 kg. Ani Volvo, ani tym samochodem nie możemy legalnie parkować na chodnikach, ale możemy legalnie wjeżdżać do stref czystego transportu, dlatego że te samochody są bardzo ekologiczne. Chociaż oczywiście to jest ironia, bo na miłość boską. Tylko tak, w Volvo ten napęd był trochę mocniejszy. 440 elektrycznych koni. Podstawa to oczywiście silnik spalinowy, w przypadku Volvo 2 litry. W przypadku tego samochodu również silnik dwulitrowy. Przechodząc już do Jeepa i do tego układu napędowego, który nazywa się 4XE. Na czym to polega? Mamy tutaj dwulitrowy silnik benzynowy pod maską. On ma 270 koni i oprócz tego mamy jeszcze dwa silniki elektryczne.
Pierwszy silnik elektryczny jest czymś w rodzaju takiego superchargera, kompresora, dlatego że on zastępuje alternator, nie ma go tutaj, zastępuje rozrusznik, nie ma go tutaj. I to jest mały silnik, on ma chyba z 60 koni. Drugi, trochę mocniejszy silnik stukonny, czy nawet trochę ponad stukonny, jest zamontowany w tym miejscu, w którym zazwyczaj w skrzyni automatycznej jest konwerter, sprzęgło hydrokinetyczne. I jak naładowałem sobie ten samochód i próbowałem jeździć tylko i wyłącznie na prądzie, no to zauważyłem, że te biegi się zmieniają. Więc jakby miało to sens, czyli najpierw jest produkowana moc i ta moc jest przekazywana przez skrzynię automatyczną na koła. Natomiast są plusy z tego płynące. Znaczy, przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z prawdziwym samochodem z napędem na cztery koła. To nie jest ściema. Tak jak napęd na przód, tył dołączany przy pomocy silniczka elektrycznego, to nigdzie poza Volvo nie poza Audi nie działa tak idealnie. Jeżeli chcemy mieć porządny napęd na cztery koła, to musi w samochodzie typu hybryda plug-in czy w samochodzie elektrycznym, to najlepiej, żeby to było zrobione właśnie w ten sposób. Czyli mamy tutaj jakby punkt wyjścia w postaci skrzyni biegów i moc przekazywaną dalej przez skrzynię biegów, tak? A nie, że po prostu na tylnej osi jest osobny silnik elektryczny. To jest dobre. I da się zauważyć w trakcie jazdy z napędem tylko i wyłącznie elektrycznym, że te biegi są zmieniane. To jest ciekawe doświadczenie. Teraz tak, opowiem Państwu o tym, jak ten samochód ładowałem. Pojechałem do Lidla i to nie jest żadna reklama. Pod Lidlami często są darmowe ładowarki do samochodów elektrycznych. Jak robimy zakupy, możemy sobie ten samochód za darmo podłączyć. I pojechałem ostatnio, mieliśmy Forda Transita, takiego wielkiego elektrycznego. Ja uwielbiam dostawczaki, więc wziąłem go na przetestowaniu. Już go dla Państwa nie nagrywałem, bo raz, że był za krótko, dwa, że byłem podziębiony. No i tym zresztą nie dojechałbym nawet, bo tam był jakiś skrajnie niski zasięg. I zaparkowałem ten samochód, podłączyłem go do ładowania. Byłem trochę rozczarowany tym prądem jakby i tym ładowaniem, bo w ciągu pół godziny tam powiedzmy trochę tego zasięgu przybyło, ale niedużo. Natomiast podjechałem też tym Jeepem, żeby go podładować. No i tutaj jakby to ładowanie było już skandalicznie słabe. To znaczy ten samochód się praktycznie w ogóle nie naładował. Ten raz, że jakby... Zaraz to Państwo zobaczą na filmie, ale nie dawało się podłączyć tego ładowania w momencie, kiedy miałem plecach dziecka na fotelu z tyłu, dlatego że tutaj gdzieś ten samochód jakby rozkminiał, że chyba zostawiłeś dziecko z tyłu, a to był tylko plecak, pas był niezapięty przecież, w związku z tym nie pozwolę Ci podłączyć ładowarki. Coś takiego tutaj zaszło. Dopiero jak ten plecak zdjąłem, otworzyłem klapkę, podłączyłem jeszcze raz, no to on się zaczął ładować, ale on się zaczął ładować tak wolno, że nie było sensu wyciągać nawet tego kabla. Podłączyłem go do ładowarki u siebie w garażu, znaczy do ładowarki, która była tutaj w bagażniku, to jest takie gniazdo ładowania do prądu stałego, jeżeli dobrze jakby zauważyłem. I ten kabel tutaj w bagażniku też jest potrzebny, no bo właśnie te gniazda, te wtyki, które są na stacjach ładowania, one nie pasują do tego samochodu, potrzebny jest kabel. No dlatego ten kabel musimy ze sobą niestety wozić, żeby ten samochód doładować. W ciągu 6 godzin auto naładowało się do pełna. Tak, z takiego zwykłego domowego gniazdka. Deklarowany przez producenta zasięg to jest około 50 km. Mnie się udało przejechać 33, a naprawdę tym samochodem jeżdżę bardzo wolniutko. I mało tego, w trakcie tych 33 km, kiedy ja go sobie przełączyłem w tryb elektryczny, to ten tryb elektryczny od czasu do czasu mrugał i włączał się silnik spalinowy, tak po prostu. Czasem po prostu jadę i słyszę ten silnik spalinowy. I co jakby jest niestety w tym samochodzie najgorsze, czyli właśnie ten silnik spalinowy, no to niestety go słychać, bo to jest razem jednostka napędowa bardzo niskiej kultury. I to jest w tym samochodzie coś absolutnie najgorszego. To jak on wygląda na zewnątrz, kwestia gustu mi się podoba. To jak wygląda w środku, kwestia gustu mi się nie podoba. O zawieszeniu jeszcze Państwu powiem. Ono jest pneumatyczne, natomiast ono nie jest tak wysublimowane jak na przykład w Land Roverach, w Range Roverach. Nie jest tak wysublimowane jak w Volvo. Spełnia swoje zadanie nie po to, żeby ten samochód był komfortowy, tylko żeby można go było podnieść. O Mercedesie to już nawet nie wspominam, bo tam jakby faktycznie udaje im się te samochody zrobić w taki sposób, żeby one były taki latający dywan. Natomiast tutaj nie mamy do czynienia z latającym dywanem. Mamy tutaj tę
opcję praktyczną tego samochodu, czyli jakby możemy go podnieść i zwiększyć jego prześwit. Podsumowując tę część, ładowanie tego samochodu jest trochę bez sensu. Z moich obserwacji wynika, że nie da się tego zrobić na mieście. Z moich obserwacji wynika, że nawet jak zrobimy to w domu z gniazdka domowego, to zasięgu mamy ledwo 30 km. Jest temperatura koło zera, w porządku. Ale mimo wszystko, to jest tylko 30 km, ja się z tym szarpię, a ten silnik spalinowy i tak się włącza, kiedy jadę teoretycznie w trybie tylko i wyłącznie na prądzie. Dobra, przejedźmy się teraz. Mamy... Znaczy, powiem Państwu, to ile ten samochód zużywa paliwa, to się w pale nie mieści. To powinno być oszczędne. To ma katalogowo 3 litry benzyny na setkę. Ja to już mówiłem. Mam średnie spalanie powyżej 11 litrów przy bardzo delikatnej jeździe. I jest to hybryda przecież, tak? Ona powinna odzyskiwać, no tak jak Toyota Prius, tylko że moim zdaniem to jest mało efektywna hybryda. Znaczy, ona nie potrafi zagospodarować tej energii tak dobrze, jak robią to samochody japońskie czy koreańskie. No i oprócz tego to jest duże auto, to jest ciężkie auto i to jest mały silnik. I to wszystko powoduje, że ten samochód, jak jedziemy ze stałą prędkością 140 km na godzinę, to po pierwsze, maska wpada w szalone wibracje. Raz jechałem katalogowo 148, GPS pokazywał trochę mniej na szczęście i ta maska po prostu robi tak. Próbowałem to nagrać, ale już też odpuściłem, myślę, że to jakaś przebitka się znajdzie. Drugi problem jest taki, że jak jedziemy autostradą, ten samochód pali 15 litrów benzyny na 100 km. No przepraszam bardzo, 3-litrowy diesel w tych samochodach sprzed paru lat przy takich prędkościach zadawalał się 8 litrami, 9, 10. BMW z 3-litrowym dieslem potrafią przy autostradowych prędkościach palić 7 litrów. Land Rover, mój stary, prawie 20-letni Land Rover przy prędkościach autostradowych potrzebuje 9 litrów oleju napędowego na 100 km, to pali 15. Czy ktoś się z kimś na łby pozamieniał? Nie wiem, ale przejedźmy się. Ja się zdenerwowałem. Drive. Dobra, mamy tutaj zaawansowaną hybrydę, czyli mamy tutaj jeden silnik spalinowy, 8-biegową automatyczną skrzynię biegów i do tego dwa silniki elektryczne. Jak się tym jeździ? Jeździ się tym źle, dlatego że ten układ i ten system nie jest dopracowany i nie jest dobry. Lista zarzutów względem tego napędu będzie dość długa. Przede wszystkim to jest bardzo głośny silnik spalinowy. Bardzo głośny. Rano grzechocze to, jakby miało 3 cylindry i pojemność 1.0. Nieprzyjemne to jest. Oprócz tego, teoretycznie mamy tu 6,5 sekundy do setki. To powinno być żwawe, zwinne auto. Jak naciśniemy gaz, to on oczywiście wystrzeliwuje. Jest katapulta i to faktycznie chce jechać szybko i to potrafi jechać szybko. To się potrafi rozpędzić do setki w 6,5 sekundy. Ja nie mam co do tego wątpliwości. Problem jest taki, że robi to w złym stylu. To znaczy robi to przede wszystkim z ogromnym hałasem, a po drugie to jest taki nieprzyjemny, męczący hałas. To jest taki hałas z kosiarki. To jest taki hałas silnika 1.0 turbo 3 cylindry sprzed 10 lat, z pierwszych konstrukcji, które właśnie były takie niby narowiste i to też jest narowiste, ale potwornie hałaśliwe i potwornie niekulturalne. Drugi problem jest taki, że mamy tutaj jeden silnik spalinowy, skrzynię biegów automatyczną i dwa silniki elektryczne. Jedno się włączy, drugie się wyłączy, drugie się włączy, trzecie się wyłączy. Skrzynia biegów w tym czasie zmienia biegi. Co to wszystko powoduje? Że tym samochodem się naprawdę źle jeździ, dlatego że on cały czas gdzieś szarpie, cały czas coś się włącza, coś wibruje dodatkowo. Teraz wibruje kierownica, bo silnik spalinowy zaczął chodzić. A tak, pozostań na swoim pasie. Ja Państwu zmienię kamerę. To jest pozostań na swoim pasie. Tak. Pozostań na swoim pasie. Więc jakby cały czas mamy tutaj do czynienia z mniejszymi szarpnięciami, większymi szarpnięciami. Cały czas czujemy, że ten mechanizm, że on nie pracuje gładko, że on potrafi pracować gładko, to my już wiemy od 20 lat, bo Toyota robi hybrydę, która pracuje gładko. Że taki układ, czyli dwulitrowa mocna benzyna z silnikiem elektrycznym, jednym bądź dwoma, potrafi działać gładko i satysfakcjonująco, wiemy, dlatego że mieliśmy ostatnio Volvo XC90 i to Volvo XC90 naprawdę nie sprawiało żadnych problemów. Natomiast tutaj, co to było przed chwileczką? Mieliśmy silnik spalinowy, który wył, w pewnym momencie dołączył się silnik elektryczny, potem zmienił się bieg i potem dołączył się chyba jeszcze jeden silnik elektryczny. To na przestrzeni, nie wiem, 5 metrów pokonanych z prędkością 60 km na godzinę to były 3 szarpnięcia.
Te szarpnięcia czasem są mniejsze, czasem są większe. Czasem samochód, mam wrażenie, popada w taką bezwładność, czyli puszczamy hamulec, a on jeszcze ma ochotę przyspieszać i robi to. Delikatnie, ale mimo wszystko to robi. To jest takie trochę nieprzyjemne. Powiem Państwu, że fura byłaby fajna i ona będzie fajna z benzyną sześciocylindrową, założyć gaz i jeździć, dopóki koła nie odpadną, zabezpieczyć podwozie, bo to jest nieocynkowany samochód. To byłby fajny samochód z mocnym dieslem. Do dużych samochodów niestety najlepsze są duże diesle, 3-litrowe diesle na przykład, bo wtedy zużywają najmniej paliwa i też dają ten pęd temu wszystkiemu. Tutaj ten pęd mamy ze względu na te silniki elektryczne też, ze względu na to, że ten moment obrotowy z nich płynie. Więc jakby tak czujemy, że to nie jest... jeżdżąc tym samochodem nie czujemy, że ciągniemy ciężką przyczepę. Jakby to jest okej. Natomiast ten silnik wydaje takie dźwięki, jakbyśmy faktycznie za każdym razem jechali na kresie jego możliwości, a my tylko ruszamy spod światem. Nie jest dla mnie do zaakceptowania ten napęd. Z kilku powodów. Beznadziejnie mały zasięg, problemy z ładowaniem, praca silnika spalinowego nawet wtedy, kiedy teoretycznie jedziemy na samym prądzie. No i przede wszystkim mikroszarpnięcia, makroszarpnięcia i cały czas to wszystko próbuje coś tutaj gdzieś zrobić, jakoś zadziałać i coś zmienić i to nie jest dopracowane. I co ciekawe, takie same zastrzeżenia w mniejszej skali mieliśmy na przykład do hybrydy Peugeota, tej z silnikiem 1.6 turbo sprzed kilku lat, w 508. Tym się nieprzyjemnie jeździło, bo to potrafi kopnąć. Tutaj też to potrafi kopnąć. W momencie, kiedy którykolwiek z silników się załącza albo wyłącza, czujemy to, a nie powinniśmy. No i podgrzewanie fotela kierowcy nie działa. Ale to się po prostu po ludzku, normalnie popsuło. Kłaniam się pięknie. Do następnego.